Dobry wieczór, witam serdecznie. Piotr z tej strony się kłania. 3 grudnia 2017 roku. Za chwilkę będziemy mieli otwarcie na rynkach. Natomiast w dniu dzisiejszym spojrzymy sobie na euro, dolara i dolara z jenem odrobinę inaczej. Także mam nadzieję, że najbliższe kilka minut mimo wszystko będzie ciekawe. Bardziej spojrzymy sobie z perspektywy zamknięcia miesiąca, z perspektywy najbliższych 2 tygodni. Zarówno na euro, dolara, jak i na dolara z jenem. Zanim o tym wszystkim, proszę pamiętać, że inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, których utrat nie będziemy w stanie uniknąć. Ok, ostrzeżenie o ryzyku za nami. Jeszcze raz serdecznie witam widzów i czytelników Forex Club. Startujemy. Ostatni miesiąc w tym roku i wydaje się, że ciekawym spojrzeniem może być spojrzenie na euro-dolara z perspektywy rozpocznijmy kwartału. Jeśli sobie pod tym względem weźmiemy wykres pod uwagę, to za chwilę Państwo będą wiedzieli, co chcę Państwu mniej więcej powiedzieć. Kwestie tego, jak wyglądały na euro-dolarze dwa poprzednie kwartały, okay? I jak wygląda kwestia obecnego. W związku z czym do końca września mieliśmy świecę z górnym cieniem, która wyglądała mniej więcej w sposób następujący. Okay? Tak wyglądała ta kwartalna świeca na koniec września. I od początku października, w związku z tym, że widoczna była na koniec września podaż, tak, górny cień na tej całej kwartalnej świecy, no to październik rozpoczęliśmy od próby cofnięcia i to jest ta świeca, tak? Następnie w listopadzie, co było istotne, biorąc pod uwagę tutaj wykres miesięczny, w listopadzie bykom udało się po pierwsze wyjść powyżej otwarcia z października i powyżej szczytów i domknąć miesiąc powyżej obydwu bardzo interesujących poziomów. W związku z czym na ten moment wydaje się, że tutaj szanse byków na realizację zasięgów, o których sobie wcześniej rozmawialiśmy, no na ten moment są rzeczywiście odrobinę tutaj wyższe z perspektywy średniego czy długiego terminu. Przypominam, że mówimy o okolicach 23,50-25 na etku. Tak? Natomiast to, na co będą musiały byki zwrócić uwagę, to tu jest zaznaczona taka linia, ja te kwartalne świece już pozwolę sobie usunąć. Jedna rzecz tutaj jeszcze z poprzedniego kwartału to jest kwestia tu podstawy w okolicach 14,80. To będzie lepiej widoczne na wykresie tygodniowym. Za chwilę do tego będziemy wracali. Okay. I teraz co jest bardzo istotne z perspektywy tradujących na wzrost wartości? Kwestia utrzymania poziomu między zamknięciem we wrześniu i otwarciem w październiku. Które to poziomy udało się tą lukę tutaj domknąć. W tej chwili ewentualne cofnięcie na wykresie miesięcznym w okolicy tych poziomów ma prawo być bronione. Zresztą za chwilę pewna rzecz będzie widoczna na wykresie tygodniowym. Najpierw się przełączę na wykres tygodniowy i z tej perspektywy tutaj wykresu tygodniowego jedna rzecz, która tak nie do końca do mnie przemawia za tym ostatnim wzrostem, wydaje mi się, że do spodu do 14,50-14,00 pewien biznes nie został dokończony. Tutaj zresztą widać, gdybyśmy z tej perspektywy spróbowali podejść. W związku z czym, co ja myślę, że być może, co będą chcieli zrobić tradujący ewentualnie na spadek wartości euro-dolara, okay, być może, że spróbować to zbudować w ten sposób i też idealnie pasuje tutaj do tygodniowej strefy popytowej, która, jak przypomnę, jest w okolicach wybicia z tej 2,5-rocznej konsolidacji tutaj na euro-dolarze. To o tym też żeśmy sobie mówili. Także być może kwestia tego cofnięcia. Ale muszę na chwilę wrócić na wykres miesięczny, żeby pokazać Państwu jedną rzecz. Jak poziom, o którym przed chwilą rozmawialiśmy,
Okay. Zadziałał w końcówce miesiąca, kiedy broniliśmy z perspektywy tradujących na wzrost wartości, kiedy broniliśmy pewnych poziomów. I teraz wrzucę tą miesięczną, żeby była widoczna też na tygodniowym. Wróćmy na tygodniowy. Proszę zobaczyć ostatni tydzień, tak? Minima, które mieliśmy w ostatnim tygodniu, związane były z punktem obrony wynikającym z wykresu miesięcznego. To, co powiedziałem, ta świeca tutaj miesięczna w ostatnim tygodniu, ona była w okolicach między zamknięciem i otwarciem końcówka września, początek października, tak? Jeszcze lepiej to wygląda z perspektywy wykresu tygodniowego. I teraz to, co według mnie powinni zrobić tradujący na wzrost wartości, no to kwestia niestety utrzymania poziomu 1,18, tak, żebyśmy mogli mówić o próbie wyjścia wyżej w kierunku, o którym przed chwilą sobie rozmawialiśmy, 23,50, 25, to wydaje się, że w cenach zamknięcia istotne będzie z wykresu tygodniowego czy miesięcznego utrzymanie poziomów 1,18, tak? Natomiast z perspektywy tradujących na spadek wartości euro-dolara i próba podjechania w okolice 14,50, czyli tak naprawdę z perspektywy wykresu tygodniowego przetestowanie tej strefy popytowej wynikającej z wybicia z tej 2,5-letniej konsolidacji, to może być pierwszy cel dla tradujących na spadek wartości na euro-dolarze, biorąc pod uwagę kwestię jakiegoś prostego mierzenia, które sobie przed chwilą ewentualnie zrobiliśmy. Także należałoby się teraz zastanowić, co mogłoby się wydarzyć w ciągu najbliższych 2 tygodni celem realizacji jednego albo drugiego scenariusza. No i oczywiście już wiemy dwa podstawowe wydarzenia, mianowicie w nadchodzącym tygodniu non-farm payrolls w piątek, a w kolejnym decyzja Rezerwy Federalnej i kwestia, jak będzie komentarz, jak to rynek ewentualnie odbierze. W związku z tym, dopóki jesteśmy w tych okolicach, to tak naprawdę biorąc pod uwagę zakresy tygodniowe i ten miesięczny czerwony, to ewentualna próba cofnięcia. Zresztą widzimy, że dzisiejsze otwarcie jest luką w dół. Tam z dolarem mamy fajerwerki związane z piątkowym tak zwanym fake newsem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że kurz ma szansę opaść już w poniedziałek podczas sesji w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym z tej perspektywy wykresu tygodniowego ewentualna próba cofnięcia w okolicy 18, czy ewentualnie nawet próba zejścia spajkiem, istotne będzie, gdzie w piątek będziemy domykali się po payrollsach, tak? W przypadku próby ataku na 20,70 czy 21 też kwestia będzie istotna, jak będziemy domykali tydzień, czy to byłby ewentualnie spike odrzucony, czy nie. No to zobaczmy sobie z perspektywy wykresu dziennego w tej chwili na euro-dolarze. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę tą strefę dzienną, która była tutaj przetestowana, o której również wspominaliśmy swojego czasu, no to tak naprawdę możemy powiedzieć, że ten zakres tutaj między maksami wynikającymi tutaj z linii niebieskiej na górze w okolicach 20,80, a tymi dołami w okolicach 15,50, moglibyśmy mówić o ewentualnie ruchu bocznym. No to jak przyjrzymy się w tej chwili, no to czerwona belka wynikająca z wykresu miesięcznego, ta luka, o której sobie wspomnieliśmy, tak naprawdę jest w okolicach 50%, jeśli chodzi o tą belkę. Jesteśmy powyżej, w związku z czym tu szanse na próbę ataku na wyższe poziomy nie są wykluczone. W związku z tym, że jesteśmy w takim okresie roku, gdzie duzi będą kończyli pewne biznesy, w związku z czym prawdopodobnie lepiej, jeśli uzbroimy się w cierpliwość i będziemy szukali jakichś okazji do wykorzystania na rynku. Jak mogą wyglądać okazje do wykorzystania na rynku? Na przykład próba tutaj cofnięcia właśnie jeszcze raz w okolice 1,18, bo jak popatrzymy ostatni tutaj cykl, to ostatni ruch, ten swing do góry, no to tutaj tą podaż, która sprowadzała nas w okolice 15,50, to wybiliśmy. Czyli ruch w okolice czerwonej belki miesięcznej, ruch w okolice zielonego poziomu związanego z wykresem dziennym, potencjalny popyt
ten ruch tutaj w tą stronę, tak, być może z perspektywy wykresu intraday będzie to lepiej widoczne, ale atak na 1,18, jakieś zanegowanie na niskim horyzoncie czasowym, próba odwrócenia, to może być ewentualnie kwestia tej próby zdobycia odrobiny przewagi nad rynkiem. Scenariusz dla tradujących na spadek wartości, no to jest kwestia związana w dalszym ciągu według mnie tutaj z tymi maksami, po których w ramach konferencji prasowej, jeśli chodzi o pana Dragiego, Europejski Bank Centralny, spadaliśmy w dół. No to w momencie, jeśli zanegowalibyśmy tą czerwoną belkę, okay, no to do głosu mogłaby dojść ewentualnie ta podaż widoczna z lewej strony na zasadzie na przykład próby zejścia, retest, okay, i ewentualna kontynuacja do spodu. Wygląda na to, że w tym tygodniu właśnie okolice 1,18 z perspektywy euro-dolara mają szansę być tym poziomem kluczowym i ewentualne cofnięcie, jeśli zobaczylibyśmy w te okolice, wydaje się, że no należy obserwować tutaj na tych poziomach rynek w związku z tym swingiem. Od góry, gdyby mimo wszystko jednak rynek nie chciał się cofnąć do tych 18 czy przebić ich w cenach zamknięcia, tylko najpierw zdecydowałby na próbę ataku na 1,20, no to myślę, że te dwa ostatnie ruchy tutaj, ten cykl, w którym możemy, ten kanał sobie usuniemy, ten cykl tutaj tych dwóch swingów, ok, no to te okolice tutaj 1,20 mają prawo być aktywne, ten poziom tutaj i być może kwestia podjazdu, ewentualnego odrzucenia, być może kwestia ataku na ten wyższy swing, poziomy związane z wykresem tygodniowym. I tak bym w tym tygodniu podchodził do euro-dolara, a mianowicie kwestie obserwowania jakichś punktów ekstremalnych, które albo zostaną odrzucone i to zobaczymy najszybciej, albo po przebiciu na ewentualnym reteście próba podchodzenia pod przebite poziomy celem kontynuacji. Tyle jeśli chodzi o euro-dolara. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o kwestię podejścia, podobnie sytuacja wygląda na dolarze z jenem. Zaczniemy sobie tutaj z perspektywy wykresu miesięcznego. I tutaj jeśli chodzi o ostatnie trzy świece kwartalne, to tak naprawdę mówiliśmy o tym, tu jest kwestia ruchu bocznego. No to teraz spoglądając po cieniach, próbując zrobić wyrysować ten ruch boczny tutaj, no to wygląda na to, że okolice 115,50, czyli ta górna czerwona belka, próba podjazdu w te okolice, to najpierw kwestia obserwacji związanej z ewentualną próbą odrzucenia, tak? Rynek być może będzie chciał poszukać płynności, czyli poszuka sobie stop lossów, okay? I jeśli te 115,50 w cenach zamknięcia będziemy poniżej z odrzuceniem, no to wtedy ewentualnie próba tradowania przynajmniej do połowy, czyli w okolice 111,80, 111,80 to poziomy, o których już żeśmy sobie kilkukrotnie rozmawiali i w ostatnim czasie bronione. Biorąc pod uwagę, musiałyby rzeczywiście zajść jakieś w tej chwili niedostępne dla nas rzeczy, musiałyby się zadziać, żeby najpierw tutaj dolar z jenem chciał przetestować ponownie 108, tak mnie się wydaje, bo tutaj kwestia byczego Fedu według mnie ma szansę odgrywać znaczącą rolę. Jeśli rynek opadnie kurz po piątku, bardzo dobrze wyglądały rentowności w Stanach, w pewnym momencie dziesięciolatki tradowane były na 2,43. Ja myślę, że ten kurz opadnie i tutaj byki spróbują na rentownościach raz jeszcze podejść i to by sprzyjało dolarowi z jenem, żeby przetestować 115,50. W związku z tym, że jesteśmy tak naprawdę powyżej, tu próbujemy budować dolny swing, to rzeczywiście z perspektywy dolara z jenem kwestia obserwacji jakiegoś cofnięcia i próba ewentualnego wykorzystania. No to jakie to cofnięcie by mogło być i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jeśli popatrzymy na ten ostatni swing tutaj do góry, chodzi mi o ten szczyt. O ten szczyt tutaj, to ten szczyt tak naprawdę wyrzucił, czyli poszukaliśmy stop lossów na tych dwóch poziomach, poszukaliśmy płynności. Teraz
Dolar z jenem otwiera się luką, bo był problem w piątek właśnie po tych fajerwerkach związanych, że Flynn będzie zeznawał przeciw Trumpowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie wpływało dobrze na dolara z jenem, który jak za chwilę będzie lepiej widoczny na niższym horyzoncie czasowym, tam w pewnym momencie byki odrobinę się poddały i samo zamknięcie, jak widzimy, tygodnia jest kiepskie. Jest to środowisko dla niedźwiedzi, bo wysokie otwarcie, luka, próba retestu i zepchnięcia na koniec tygodnia poniżej tej linii z perspektywy na przykład słabych danych payrollsów mogłaby mieć miejsce, ale początek tygodnia według mnie, biorąc pod uwagę, że tak, 2 tygodnie temu przełamaliśmy w dół ten popyt, ale bardzo szybko w zeszłym tygodniu żeśmy się pozbierali. W związku z czym, jeśli tutaj był popyt, ewentualnie w takim razie próba retestu tych poziomów, czyli próba retestu ewentualnie linii spajkiem w dół, może w kierunku właśnie 111,80. Tutaj próba szukania ewentualnie uaktywnienia tego popytu, który miał miejsce z lewej strony i próba ataku na wyższe poziomy w kierunku 114,50, 115,50 z perspektywy wyższego horyzontu czasowego na dolarze z jenem. Z perspektywy niższego horyzontu czasowego to również będzie dobrze widoczne, tyle tylko, że tu jest jeszcze jedna rzecz bardzo dobrze widoczna, a mianowicie kwestia związana być może z podjęciem próby rysowania głowy z ramionami. Myślę, że tą odpowiedź niestety będziemy w stanie poznać bliżej piątku i ewentualnie danych związanych z payrollsami. Ale tak jak mówię, to jest bliżej piątku. Początek tygodnia, tak jak wspomniałem, być może próba cofnięcia pod te poziomy właśnie widoczne tutaj na dziennym. Próba uaktywnienia tego popytu w kierunku przynajmniej jeszcze raz 113, 114. Okay. I w przypadku ewentualnie słabszych danych związanych z payrollsami, być może piątkowa świeca dzienna to będzie jakiś górny cień na przykład, tak? Coś w tym stylu. No i wtedy szanse na ewentualnie tą głowę z ramionami miałyby szansę wzrosnąć. Ale tak jak mówię, myślę, że kwestia obserwacji i rentowności, że najpierw niech ten kurz opadnie po piątku, a niech tam się pewnie parę rzeczy wyjaśni. Tak jak wspomniałem, myślę, że sesja amerykańska już będzie w stanie nam przynieść jakieś odpowiedzi i ewentualnie gdybyśmy zobaczyli tutaj próbę cofnięcia w kierunku 111, 80, 112, to próba poszukania tutaj longów na ten moment, tak jak wspomniałem, no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w tym tygodniu, bo w przyszłym po Fedzie może, ale do Fedu, żebyśmy pokonali w cenach zamknięcia 111,50 czy 110,80 jakoś. Nie mów nigdy, nigdy nie mów nigdy, ale słabo to widzę. Także myślę, że dzisiejsze podejście z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, łącznie z kwartalnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mamy ostatni miesiąc w roku, tak jak wspomniałem, duzi będą próbowali załatwić swoje biznesy. Day trading z bardzo ciasnymi stop lossami, to co ja preferuję, będzie obarczony znacznie większym ryzykiem niż w normalnych warunkach handlowych, no to o tym należy pamiętać. Być może kwestia podejścia na zasadzie takiej, że jeśli intradayowo mamy wyznaczone po 2-3 strefy z jednej i z drugiej strony, to kwestia obserwacji rynku i próba zdobycia odrobiny przewagi poprzez próbę podejścia pod ostatnią, najdalszą, czy spadkową, potencjalną podażową, czy wzrostową, potencjalną popytową. Nie dajcie się złapać w każdym razie w pułapkę. My widzimy się i słyszymy się ponownie za tydzień w niedzielę. Ode mnie to tyle. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.